Walczył o przestrzeganie prawa. Został zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Marek Litwiniak jest jedną z osób, których domy stoją na trasie nowej drogi przy Marsa. W każdej chwili, zgodnie z prawem, mógł być eksmitowany. Na prawomocną decyzję o odszkodowaniu czeka 15 miesięcy, więc nie wytrzymał. Powiedział w ministerstwie, w tym kraju trzeba się podpalić, żeby coś załatwić. Następnego dnia zabrała go policja. Trafił na oddział zamknięty szpitala psychiatrycznego. Dziś, po tym jak zajęliśmy się sprawą, mężczyzna został wypuszczony. Anna Łubien-Halicka. Spakowane walizki i strach o przyszłość. Możemy być wyprowadzeni z domu przed wypłatą pieniędzy. Bo przebudowa ulicy Marsa dzięki specustawie jest realizowana, mimo że decyzja o jej rozpoczęciu została zaskarżona do Ministerstwa Transportu. To wstrzymało wypłatę odszkodowań dla mieszkańców posesji znajdujących się na budowanym odcinku, ale pozwalało na eksmisję. Zostajemy bez dachu nad głową z kredytem do spłacenia. Niepewność trwała 15 miesięcy. Tyle czasu zajęło urzędnikom ministerstwa rozpatrzenie sprawy. Minister miał na podpisanie decyzji 30 dni w trudnych warunkach, czyli specjalnych 60 dni. Trwało 15 miesięcy. Ministerstwo wini strony. Między innymi 3 miesiące czekaliśmy na informacje i materiały od strony inwestora. W środę przedstawiciele mieszkańców po raz kolejny poszli do ministerstwa. Przyznają, że w trakcie oglądania dokumentów Marek Litwiniak powiedział, w tym kraju trzeba się podpalić, żeby coś załatwić. Zagroził, że użyje przemocy wobec siebie samego, co mogło być niebezpieczne dla tej osoby, ale też wszystkich osób postronnych. Dlatego pracownik wykonał odpowiednią notatkę, która została przekazana do Komendy Głównej Policji z prośbą o pomoc w tej sytuacji. Następnego dnia do domu Marka Litwiniaka zapukała policja. Mężczyzna został przewieziony do Komendy Stołecznej, stąd zabrało go pogotowie. Został on przekazany pod opiekę lekarską. No i to już pytanie, co dalej się z nim stało. Więc otoczyliśmy go opieką, bo zawsze w takim przypadku najważniejsza jest rzecz, żeby takiemu człowiekowi przede wszystkim pomóc. W efekcie tej opieki Marek Litwiniak trafił na oddział zamknięty szpitala psychiatrycznego w Drewnicy. Nie dano mu nawet zadzwonić jakiegokolwiek kontaktu z rodziną. Przebywa z chorymi, ciężko chorymi ludźmi. Według mieszkańców ulicy Marsa to nie przypadek. Się ujawniał najwięcej i działał w kierunku naszych protestów. To, co spotkało ich sąsiada, oceniają jednoznacznie. Stare metody stalinowskie, niewygodnych zamyka się do domów dla umysłowo-chorych. Został zamknięty tylko dlatego, że bronił własności. No przecież to jest niedopuszczalne. W takiej sytuacji mógł się znaleźć każdy z nas, bo proszę wierzyć, żyjąc 15 miesięcy w niepewności jutra, każdemu puszczają nerwy i każdy może coś bezładnie powiedzieć. W podobnym tonie wypowiadają się parlamentarzyści. To państwo przechodzi kolejne granice, granice, które do tej pory wydawało mi się, że są granicami normalnego funkcjonowania państwa. Dziś Ministerstwo Transportu ogłosiło, że decyzja w sprawie przebudowy ulicy Marsa została podjęta. O sprawie Marka Litwiniaka rano poza parlamentarzystami powiadomiliśmy Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Po południu Marek Litwiniak został wypuszczony ze szpitala psychiatrycznego. W wypisie znalazła się adnotacja, że nie stanowi on zagrożenia.